Poświęcić życiu Bogu. I postanowił żyć w samotności w pustelni. Pojechał do Subiaco na południe od Monte Cassino i tam zbudował sobie, no miał taką pustelnię. Oprócz niego byli tam również ludzie z różnych stron, też żyli sobie w górach samodzielnie, też uważali, że są pustelnikami. I ponieważ wszyscy podziwiali tą jego świętość pustelniczą, że zawsze się modlił, oddawał cześć i tak dużo pracował, no to poprosili go, żeby zechciał tej grupie pozostałych tam, żeby był władcą, żeby im przewodził, żeby, bo on taki jest święty, idealny, że oddaliby mu po prostu, by z nim razem, wspólnie, żeby on nimi zarządzał. No i wspólnie, jakby tak się dba, nawet mu dadzą pokój, można sobie wynająć i pisze sobie pracę z tematu, jaki go w tym momencie interesuje. Święty Benedykt, pamiętajcie, że Muzeum trzeba płacić jak coś.